Zapomnijcie o wszystkim, co sądziliście, że wiecie o kotach. Nowe pokolenie naukowców walczy z uprzedzeniami. Badań nad kotami jest mniej niż nad psami. Niemniej ta gałąź nauki rozwija się intensywnie. Kot w naszym domu to pod względem genetycznym nadal dzikie zwierzę. Owszem, bywają uparte, ale jeśli się chce, kota można nauczyć robić wszystko. Powiadają, że kot zawsze spada na cztery łapy. By to uczynić, muszą najpierw rozpoznać swoje położenie w przestrzeni. Robią to dzięki tak zwanemu odruchowi postawy. Christine badała preferencje kotów. Dawała kotom wybór, w ponad połowie przypadków koty wybierały swoich ludzi. W średniowieczu koty kojarzono z czarownicami. Owe mądre niewiasty trzymały koty, żeby łapały gryzonie. Kościół próbował się ich pozbyć. Na szczęście, nawet w owych ponurych czasach, niektórzy ludzie nadal pielęgnowali więź z kotami. Kot potrafi mruczeć z częstotliwością podobną do płaczu ludzkiego niemowlęcia. Wibrysy pomagają kotu ocenić, w jak dużym otworze się zmieści. Jeśli chcesz, żeby kot cię polubił, przede wszystkim powoli zmruż oczy. Zobaczcie, jak rozwiązujemy tajemnice kotów. Rozszyfrowujemy ich zachowania i ukryty język. Każdy z nas może uwolnić prawdziwy potencjał kotów, o ile pozna ich sekrety.